Cześć, witam was w 28 albo 9 chyba. Tak, w 29 odcinku. Dzisiaj zajmiemy się bardziej, pójdziemy do kopalni, do jaskiń, żeby nazbierać trochę surowców, bo zobaczcie, że prawie nic nie mam z takich ważnych, czyli żelazo i redstone. Tych innych mam sporo, ale jak się zajmę już modami, to ich też nie będę miał. Tak więc musimy się wybrać. Nie, sorry, bo się... dobra. Czyli tak. Przedtem zrobimy sobie Alchemical Bag. Jest to... No, plecak, w którym możemy przechowywać różnego rodzaju surowce. Do wykorzystania, znaczy do zrobienia musimy właśnie wykorzystać Covalence Dust. Oj. Sobie wszystko poprzygotowywałem, żeby was nie zanudzać tym przygotowywaniem. Teraz robimy takie coś. To jest właśnie, zaraz wam pokażę, to jest skrzyneczka. To jest Alchemical Chest. Bodajże. O, tak, Alchemical Chest, który jak postawię, jak widzicie, ma trochę więcej miejsca do przechowywania. Ale my robimy jakby przenośny, że tak powiem, i zrobimy tak, i teraz kowalent jest ten najdroższy. Mamy Alchemical Bag. Możemy go pokolorować oczywiście, na przykład na niebiesko. O, gdzie mamy niebieski teraz, i tak wszystkie kolory, ale zrobimy jeszcze buty. Rubber boots, żeby nie odczuwać obrażeń, jeśli będziemy skakać z wysokości. Bardzo w prosty sposób się je robi. O, w taki sposób. Rubber, wełna i rubber. Już nawet nie przygotowywałam, bo to mam tutaj gdzieś. Chyba, a nie, czekajcie, nie mam szkolonego. Właśnie, wiedziałam, że coś mam. A nie mam przepalonego. No dobra, to się będzie przepalać. My za ten czas jeszcze pójdziemy w jedno miejsce, bo chcę wam coś pokazać, co zrobiłem. A pewnie już. Pewnie już niektórzy widzą, że tutaj nic nie ma. A to dlatego, że. A, konia mam drugiego. Do lodu, co mi nazywałem. Jest franek, do lodu. Tutaj nic nie ma, dlatego że tam jest. Wszystko. To skrzyneczką się zaraz zajmiemy. Tutaj sobie wszystko przeniosłem. Jak widzicie, rozbudowałem cały mechanizm zbierania wełny. To jest już teraz automatyczne. Widzicie, to tak wełna sobie cały czas leci. To jest prosto, to jest blok harvester. Tu są te belty całe. I już tyle. Tu jest redstone pulser, tam jest pociągnięty nie przez redstone, tylko przez... wypadło mi z tego z głowy, jak to się nazywa. Z podstawowego Minecrafta, to na czerwony proszek zaraz. Ojeju. Tu mam. Gdzieś to jest. O! Redstone Repeater, właśnie. I leci wszystko po kolei. To już jest pierwsza wełna, nawet tutaj była farma, potem tam. Wiecie co, ja wyłączę ten deszcz, bo on nam będzie robił lagi spore. O,
a trudno się nagrywa z takimi lagami. Tu się pewnie to poprzepalało. Weźmy wełnę jeszcze. Jedną. Dobra. Jeszcze zanim tam się wybierzemy, to pójdziemy sobie ulepszyć ten kill-off, żeby mieć jakąś fortunę może na tym kill-offie, aby więcej nam rzeczy wypadało. Mamy rubber boots. Teraz tak, jeszcze co nam będzie potrzebne? Mamy to, dobra, to tak. To sobie zostawmy. Weźmy w razie czego to. Weźmy to, to, to. To mam. To, 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 to. Łopatę. Chyba tyle. Ja. I weźmy wiaderko. Jedno z wodą, jedno bez wody. Tego nie biorę, bo mam to. Tak naprawdę. Chyba tyle. Jedzonko. Faktycznie. To, to, to. I weźmy może z 7 jabłuszek. Dobra, to teraz tak. Buty sobie zakładam. To włożę tutaj buki. Porzucam niepotrzebne rzeczy jak to, 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 to. To jest tam się potrzebne. Jeszcze załóżmy sobie te spodenki, będzie zawsze więcej ochrony. Weźmy wiaderko wody, jedno wiaderko wezmę z lawą. Dobra. I teraz tak ustawiajmy to wszystko. Może na razie będziemy kopać tym kill-offem. Tu będzie to. Okej, już się organizują. To, to. Puśćmy to wszystko do tej właśnie alchemical bag, ponieważ jeśli tutaj to będzie, to będzie to bezpieczne. Czyli w sumie dobrze. Dobra, to chyba wszystko, co miałem wziąć. Mam jeszcze to? Mam to. Spoko. Dobra. A więc chodźmy jeszcze do twierdzy naszej. I wyruszamy już. Tu idziemy. O, zobaczcie, tu już jest ile rzeczy. Ja zrobię później małe cięcie i to sam będę kopał wszystko. Tak na razie chcę wam pokazać wszystko. Co tam nowe surowce doszły. Te wszystkich, co ja jeszcze nawet nie znam. O, fuck. No to ładnie się kopaliśmy. Gdzie on jest? On nas nie może zauważyć. Znowu zaraz zacznie się nas atakować. No do tego nie można dopuścić. Dobra, idziemy tamtędy, tamto. To jest chyba to samo, nie? No to było to samo. Tutaj chodźmy. Tam na górę musimy wyjść. Idziemy tędy. Naszą starą drogą. Dobra. Teraz tutaj. Tu nie widzę żadnych stworków, nie ma. A to jest. Bardzo dobrze. To. To. Tu. Mam Amber King. Najbardziej bym chciał Fortuna. Fuck! To było przypadkowe. Breaking the Woods. Dobra, weźmy sobie to. O, nie to, co chciałem, ale dobra.
Więc chodźmy już z powrotem do domku. Domku? Nie do domku. Tak, widzicie? Mam budki, jest ok. Nic mi się nie dzieje. O, tamten tylko nas nie może zauważyć. A te budki też się niszczą. Ok, dobrze wiedzieć. Idziemy się pewnie przespać jeszcze, bo nas nic nie zaatakowało. Jakieś mosty muszę porobić w tym, nie? I zaraz wyruszymy. Myślę, że z 10 minut pokopiemy sobie. Potem już sam będę kopał dalej. Dobra. To idziemy w drogę. Łyczka pitku jeszcze, herbatki. I lecimy. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Pewnie jakaś muzyczka będzie, jak zwykle pewnie. Ała. A. Fuck! Ja nie wiem, jaki ten pomarańczowy, jaki to jest creeper. Ten biały, to ja nie chcę, żeby on tu wybuchł. Dobra, gdzie jest ten głupi biały creeper? Nie no! Dobra, to idziemy na dół. W takim razie... O, fuck. Teraz! Nie, bo ty potrafisz zabić, nie? Dwa duchy? Tego nie widziałem. Trzy duchy? O panie. Takiego czegoś ja jeszcze nie widziałem. Ale wiem, że już muszę uważać, bo mnie zaraz zabiją. Znając mnie, to będzie bardzo szybko. Dobra, a więc schodzimy. O, to ja nawet jeszcze nie ten. Gdzieś... Aha, dobra, to chyba już ogarniam, jak to ma działać. Będzie. Jest dwa razy lepszy. Spoko. Dobra, to idziemy. Co to jest? To jest pewnie sól, nie? Tak, to jest sól. A nie. Saltpet. Czekajcie, to się... To jest na pewno z tej modyfikacji... Palm Earth. Tak? Co nam dodaje na te nowe bloczki. Tylko... O, to chyba nam dawało... To jest coś podobnego jak Gunpowder. Można przerobić... To razem z Gunpowderem, a zaraz wam też to pokażę. Salt, bo jest salt. Mamy tutaj, jeżeli właśnie mamy to Nei, klikniemy prawym na dany przedmiot, to nam pokazuje, do czego jest używany. Tylko czasami może wywalać z gry. Teraz nie wywalać. O, widzicie? Aha, no, mówiłem, że coś jest z Gunpowderem. A jest też mączka kosty. Podwaja nam. To bardzo fajne, tylko w sumie do tego jest przydatne, więc można to używać do takich rzeczy. Okej, okay, aha, dobra. Węgla sobie nie wziąłem. Już wiem, czego zapomniałem. Żeby się szybko nie... Tego nie chcę, chcę to. Tutaj to jest... Też z tej modyfikacji Palm Earth. To jest właśnie ten SUF. Nie wiem, jak to tam się wymawia.
coś pewnie źle. A, tu jest, ślepy jestem. I widzicie, z tego można pochodnie zrobić. Albo gunpowder. Ale jak pochodnie z tego można zrobić, ty... To jest dobre. Nie wiedziałem, że z tego pochodnie można zrobić, więc... to jest cały czas to samo. Okej, dobra, to więc... chodźmy sobie tutaj. Dobra. Później się zrobi wyjście. Później sam to zrobię wszystko. Będę kopał. Dobra. Musimy trochę nazbierać surowców, żeby zacząć się już bawić właśnie w całą maszynerię. Z indukcją craftu. Ja tak wyszedłem tutaj, nie patrząc, czy nie ma żadnych stworków. Zapomniałem, że to nie peaceful. Ja na peaceful nie chcę grać. W jaskiniach. I z wami. Może czasami jak będę coś budował, to tak, ale tak to... Nikolajt kości. To, dobra, chodźmy tutaj powoli w dół. Się przejdźmy. O, co to jest? To nawet sam nie wiem. A, kość. Aj, super. Wreszcie. Ale to dobrze, bo kości są przydatne. Później z kości też coś można zrobić zawsze. Dobra. Żelazo. To jest najważniejsze. To jest główny... O, sól. To jest sól, bo dużo wypada. Bam, okej. Lecimy dalej. Ciemność, widzę ciemność. To jest to, wiem, to też wiem. Tam są kości, więc zostawiam. To jest koper, tak więc... Nie ruszam tego na razie, nie wykopuję. To jest cyna. Oczywiście, że cyna. Dobra, to zostawiam. To jest apatite, który jest bardzo przydatny do forestry. Zapomniałem mieczyka wziąć. Musiałem. Dobra, teraz tak, ogarnijmy się troszeczkę, bo... Zapomniałem... Mieczyka wziąć... ze złota. Co to jest? To jest tin. O, to jest tin chyba. A to jest flawet. I z tego się robi, z tego co ja kojarzę, właśnie te bloki. Jak to się pisze? Flawet. Właśnie, to jest flawet. O! To jest to. Z tego właśnie się robi różnego rodzaju bloczki. Szare. Tak więc... Bardzo fajnie. To fajny barwnik jest właśnie, jeśli nie mamy... do... Barwnik do tego. Do wełny. Pewnie, skoczysz sobie. Aha. To jest tin. Tylko tin to jest... Chyba tin z modu. A nie, to silver, dobra, sorry. Właśnie wiedziałem, że coś takiego. To jest chyba z PowerCraft, ale do końca wam nie powiem. Bo nie wiem. Ale tego, jak widzicie, jest bardzo dużo tutaj. Może się znajdzie taki. Ten to jest już ustawiony bardzo długo. Wodę można sobie zatkać. Dobra, tu jest kryształ, tu jest silver, to wam pokazałem. Tu jest coś nowego. To jest też pewnie ten flawek, coś tam, tylko że zielony. I z niego można
zielone bloczki robić. O właśnie. To jest świetne. O, i nawet barwy się z tego robić. Fajne. Tutaj to takie... Ty mnie nie będziesz atakował, nie? Ciachsy! O kurde, chyba cię zabiję. Wy je widzieliście wcześniej, prawda? To ja jestem ślepy. Ciachsy znalazłem. Dobra. Cieszę się bardzo. FPS spadły, bo mi się TPT zmieniła. No, zapomniałem to. A, plutonium ore. Dobra. Co to jest? Plutonium. Piszemy. Plutonium. Dobra. Do czego to się... do tej broni to się wykorzystuje. To są bardzo fajne bronie. Cię ostatnio się nimi bawiłem na... na drugim świecie swoim. To jest Nikolajt, pewnie. No, oczywiście, że tak. Już to 21 minuta odcinka. Tak więc powiem wam, że tutaj kończę ten odcinek. Ale w następnym odcinku również pochodzimy po jaskiniach. Tak więc ja się tutaj z wami żegnam i tutaj się z wami przywitam następnym razem. Tak więc, cześć! A, i nie zapominajcie o komentowaniu, ocenianiu, subskrybowaniu. Cześć, Diaksy, jest! Na razie.